Co to był za mecz? Mecz, którego z całą pewnością prędko nie zapomnimy. Mecz, który będzie wspominany miesiącami, latami. Real Madryt mimo porażki 1-3 awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Juventus pokazał wielki charakter i rozegrał świetne zawody. Ale to Cristiano Ronaldo rozstrzygnął losy dwóch meczu, strzelając gola w doliczonym czasie gry z rzutu karnego. Siemanko, to ja Peter, zapraszam Cię na kolejny odcinek Futbol Okiem Petera. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek i zostaw łapkę dla zasięgu. Dzięki! Stara dama podeszła do rewanżu z Królewskimi pełna wiary i mobilizacji. Nikomu wcześniej w Champions League nie udało się awansować dalej po porażce u siebie 0-3. Ale kto mógł tego dokonać jak niewielki Juventus? We wtorek Roma pokazała, jak futbol jest nieprzewidywalny, że dopóki piłka jest w grze, może wydarzyć się absolutnie wszystko. Mistrz Hiszpanii po pewnym zwycięstwie w Turynie był wielkim faworytem tego dwumeczu. Niektóre zakłady bukmacherskie nie pozwalały nawet postawić na awans Realu. Telewizja Polska zdecydowała się pokazać mecz Bayernu Sevillą zamiast rewanżu na Santiago Bernabeu. Muszą być teraz zawiedzeni swoją decyzją. Juve od samego początku zdecydowanie ruszyło pod bramkę Navasa, co było do przewidzenia. Już w drugiej minucie Mandzukic celnie główkował po podaniu Kediry. Real, ucząc się na błędach Barcelony, zdecydował się szybko zareagować i zaatakował. Zaczęła się wymiana ciosów z obu stron. W 37 minucie Chorwat ponownie skierował piłkę do siatki. Na Santiago Bernabeu zapanowała totalna panika. W przerwie meczu Zidane odważnie zdecydował się dokonać podwójnej zmiany. Ucząc się na błędach Belvedere, w szatni został Bailey, Casemiro, a na boisku pojawili się Lucas oraz Marco Asensio. Czy to oznacza koniec Walijczyka w Realu? Królewscy próbowali strzelić kontaktowego gola, który mógłby podłamać włoską ekipę. Jednak ci konsekwentnie dążyli do strzelenia trzeciej bramki i tak się stało w 58 minucie. Keylor Navas popełnił fatalny błąd przy interwencji, który bez skrupułów wykorzystał Matuidi. Stało się to, co wydawało się niemożliwe. Juventus odrobił straty. Kiedy wszyscy myśleli już o dogrywce, w doliczonym czasie gry Benatia powalił Lucasa na murawę. Sędzia nie miał wątpliwości i bez wahania pokazał ręką na wapno. Napisz w komentarzu, czy podyktowałbyś karnego w tej sytuacji. Gigi Buffon nie wytrzymał emocji. Poniosły go nerwy, odepchnął arbitra i wykrzyczał mu coś w twarz. Możemy się tylko domyślać, jakie słowa padły. Ronaldo pewnie pokonał szczęsnego i to Real awansował do półfinału Ligi Mistrzów. To był jego 11 gol z rzędu w Lidze Mistrzów. Królewcy uciekli spod gilotyny w ostatniej chwili. Jeśli nie oglądałeś tego meczu, żałuj. To była klasyka gatunku. To był prawdziwy futbol. Po meczu emocje nadal buzowały w zawodnikach Juve. To była 1/10 rzutu karnego. Wiem, że sędzia widział to, co widział, ale to był niejednoznaczny przypadek. Nieewidentny. A dyktowanie rzutu karnego w takiej sytuacji w 93 minucie, gdy na mnie podyktowano ewidentne jedenastki w pierwszym meczu. Widocznie sędzia zamiast serca ma kosz na śmieci. Dodatkowo, jeśli nie ma się odpowiedniej osobowości do prowadzenia meczu na takim stadionie, to powinno się być na trybunach z żoną, dziećmi, popijając Sprite i jedząc chipsy. Powiedział w strefie mieszanej Gianluigi Buffon. To był prawdopodobnie ostatni mecz Włocha w Lidze Mistrzów. Ja się nie dziwię, że Gigi tak wybuchł. Legenda Calcio ogłosiła zakończenie kariery po tym sezonie. Wielkim ciosem dla niego był brak awansu na mundial, a teraz porażka w Lidze Mistrzów i to w takich okolicznościach. To naprawdę musi boleć. Napisz w komentarzu, jakie masz odczucia po tym meczu. Wytypuj pary półfinałowe. Kto według Ciebie jest teraz największym faworytem do wygrania Champions League? Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, wpadnij na mojego Face'a, na grupę. Wszystkie linki masz na dole w opisie. Zostaw łapkę dla zasięgu, za niedługo nowe ciekawe odcinki. Siemanko!